Siemaneczko, z tej strony Dragon Games. Jestem na Bojusiowie, nagram po raz drugi. Wcześniej grymerowałem, leżowałem, nie nagrał się. Odcinek nie muszę was oprowadzać od nowa. To jest pick-up. No, oryginalny, przyczepa Marshall, na niej palety, Big Buggy, tutaj New Holland, T660. Jakiś basowóz. Trailer, Line Duo 2018-14, New Holland Robelt 150, prasa Manitou, siewnik Kverneland z nim Ala Gruber Lemken oraz Fendt 313 Vario. Jest reaktywacja serii w ogóle, no. Zapomniałem o tym wspomnieć. To jest Bredal F2 WS 4000, pługi, czwórki, zagonówki Salforda, opryskiwacz Amazon i pługi, czwórki obrotowe Kunavari Master 153. To jest kombajn New Holland TC 5.90. Dzień stały ciągniki, on teraz widzi się na dworzu. Czyli przyczepa Metal Tech 8 tom i Farmtech chyba 15. Rozrzutnik Joskin Tornado 3, 65, 16, 19V. Wimpak. Beczka Filga na dużych kołach. Bardzo fajna. No. Myślę, że on się spodoba. Teraz przetrząsarka Fanek 604 w Beacon, 6-koryzelowa kosiarka Pottingera. Tu jest ta marszałka, jakby co. Tu jest ten siewnik z Gruberem, ale Gruberem. I Gruber 4-metrowy Horsche. Header do New Hollanda. No kombajn zbożowy, wózek do niego. Zgrabiarka Kuna 4, karuzelowa. Żniwiak, przystawkę, przepraszam, do kombajnu od kukurydzy. Kuna Primor 150-70 rozdrabniarka do słomy. Joskin Aquatrans XL7300S, beczka do wody. Jest tutaj bardzo brudna talerzówka, nie wiem jaka nazwa, jaka marka. Za brzydko się brudzi. A co? I tutaj jeszcze stała minuta. Co, idziemy siać? Siewnik napełniłem. Jest pełny, jak widać. O. I pierwsze, co jedzie, zajadę zasiać. Łubin. Taki ala łubin. Na te pole to jest też nowe, jedno z nowych pól. Zdźwignęło lekko nam prędziorka. Jeśli popatrzcie, to jest pole numer 6. Że niepotrzebnie wierzę z tym Gruberem. Fajnie się robiło. To kółeczko zostaje. Bardzo fajny. No mi się bardzo ten zestawik, że pan prawo się nie podoba. Na szerokość co idealne te dwie maszyny ze sobą. No ciężko, bo nie ma ciężko. Ma zapotrzebowanie mocy spore, to zestaw 60 pali. A może do tego będzie chodził po tym New Holland, ale na razie chciałem przedstawić w tym Penda, bo stary żółty ładnie śmigał. Ale też tam sobie było trochę pod górkę. No dobra, tutaj na razie będę sobie robił taką.
teraz to taka, że tego było nie robić. To potem się obrani ten klin, że jak powiem, te drzewka. Bardzo ładnie się siedzi, widać, to robi dobrze na szerokość. Jeśli chodzi o ten Ala Gruber, idealnie wymierzone te wystawy są. To teraz miałem go zestawić, no nie muszę iść o taką. Teraz to się tak wszedle. Bardzo ciężko się zebrać, w ogóle ma wszystko ciężko robić ten zestaw, no nie oczekiwałem na niego jakoś mega dużo. Powiedzieć, że naprawdę nie oczekiwałem na niego, że on to pociągnie. Chciałem spróbować pociągnąć, no bo po prostu zastanawiałem mnie to, po co duży ciągnik wnętrz przy siedniku. Jak trochę małym można też więcej porobić, no nie, nikt nie brał. Robi trochę za szeroko się Gruber, ale siedzi sobie na gronie. Nie, ja też będę sobie robił jako łubin, bo zresztą się w Europie sobie nie sieje. Ktoś się irytuje, że będzie żona morwolka. To jest naprawdę bardzo podobne. A, no w Europie się nie sieje soi. No tyle trzeba przyznać, że ja nie widziałem nigdy soi w Europie. Pierwszy raz słyszę w ogóle o tym zbożu. No to trzeba przyznać, że do łubiny jest podobne, ponieważ oni sąsiedzi mieli łubin. W okolicach sieli łubin. Więc bardzo fajnie to się oglądało. No, bardzo podobny. Wiecie. Na przykład, że oddzielnie nie można puszczać, ale to jest jak u mnie w kultywatorze wbudowany. Tam to jest oryginalnie u mnie w tym kultywatorze, no nie? Tak teraz mi realnie troszkę, ale... Teraz też nie muszę robić nawet najpierw poprzeczniaka, ponieważ no, no dobry siewnik ma agregat z przodu, teraz są podszczepione, no jak nie będę, no to wiadomo, najpierw poprzecznik. Ale o tak, no to mogę sobie robić tak jak teraz, no nie? Sobie jadę najpierw tak, bo on nie ma w ogóle żadnej grebogryzarki, on ten też. No nie, on ma pusty przód. Zawory, które mi wylatuje zboże, ale to wszystko, co nie. No nie? No wiem, że bardzo niewygodne palce wziąłem, ale widać, ile tu pęd będzie palił. Ponieważ on ma zacząć z tyłu i jest bardzo fajny. Jak będę ciotnął naprzód, będę mógł go zaczepić. Na przykład do New Holanda, no nie, żeby po prostu nie robił za mną, tylko przede mną, bo mam tam poranę. Bo to jest, żeby być tutaj. Ja nawet silnika nie wyłączam, bo nie widzę sensu, bo i tak podnoszę, tak samo nie wiem, podnoszę. Nie da się oddzielnie podnieść tutaj silnika, oddzielnie Gruberka.
To można nazwać gruberkiem, ale ja tak samemu nie będę robił, może tylko być przy siewniku. Właśnie nie widzę sensu nim robienia nim sam, jak mam inny gruber większy, lepszy, cięższy na pewno. On jest bardzo lekki. Nie widać na nim żadnego wyciążenia. Nie ma grubych łap ani nic. Tamty ciężki 4-metrowy gruber. No ma zapotrzebowanie na pewno, nie? Tej mocy, więc no fent musi to jakoś tam zdziałać. No ale liczę, że tym razem się nagra. Że wszystko dobrze będzie. No co się zdarzy miejscami, a mi jak takim zestawikiem, bo ten gruber jest minimalnie szerszy. Ale to taki mały omijak, którego mi nie szkoda, fajnie można sobie pograć. Bardzo mało mi jaki, kto urośnie, to w ogóle tego nie będzie widać swoich. Jestem w łubinie. Nazywać sojo, ktoś może to sobie nazywać łubinem. Łąbin. Mam zamiar na to mówić, więc... Jak już ktoś chce mnie hejtować, to proszę bardzo, zapraszam. Nie mam problemu z hejtem, nawet jak mnie ktoś hejtuje, to ja mam to gdzieś, mnie to nie obchodzi. Ja to nie ruszę, no. Człowiek mnie nie zna, on mnie krytykuje. Ktoś wie, ja robię to po prostu tak, o. Bo od razu się nastawił na to, że będę wielkim youtuberem, się nie nastawiam na takie rzeczy. Już około 100 filmów, a widzę nawet mam 11 subów, a Mateuszek ma 78 filmów, a ma 7, widzę was już po 5 z Wolusiowa. Gdzie się jemy naszym? Fenjorkiem. Sobie zboże. Trochę. Sobie to potem, jaki potem poprawiam. Przerwę minutową, sekundową, ale po prostu ja wolę zrobić miniaturki podczas odcinka, żeby potem nie włączać, nie robić drugiego save'a, tylko dla miniaturki. To będę coraz za szeroki. Wiedzie jakiś fajny moc, to oczywiście wymienię tego ala grubera. I oczywiście, żeby był ta maszyna była z przodu w plus minus szerokości ciągnika, nie? Siewnika, przepraszam. Ponieważ ta ala gruber jest minimalnie za szeroki. I tak, większość ból będę się tak zwyczajnie kwernalandem, sam nie będę się z gruberem. Ale po prostu chciałem zrobić jako akcję, ponieważ ja nigdy takiej akcji nie miałam, że zestaw prawowy się w tym. No. Co się będę? Dosiewamy, że tak powiem. Żeby tutaj ten przejazd taki gęstszy był, bo tutaj dopiero ustawiałem siewnik jeszcze, bo tu się ciąłem, że tak powiem. Ciąłem, jak to brzmi. Się przecinałem. Mała mijaczka, ale i tak będę musiał je poprawić.
myślę, że na pole 11. Ponieważ tak w tamtym odcinku trochę zrobiłem. W tamtym odcinku, w tamtej części. No bo jednak trochę się takim zostałem sieje. Bardzo ciężko pędy z tym zestawem, do tego też bym go chciał wymienić, ten zestaw trochę siewny. No idę, żeby sporo nawet mieli. Zostawiałbym na to pole, myślę, że bardzo fajnie. Czyli jeżdżę. Wiem, że tu nierówno troszkę zasieje, ale może nic się nie stanie, to minimalnie nierówno zasieje. No on będzie chodzić z tym zestawem. My jeszcze nie spodziewałem, że tak ciężko będziemy z tym pędzić. Zobaczymy, to jest też wasza trochę wola, wy mi wiecie, czy mam to robić fendem dalej, siewy. Wiadomo, sam Fernel Landy na pewno sam fend będzie chodził, bo po co męczyć się Holanda więcej, go przyciążać. Widać, że fend tutaj mieli czasami, po prostu ten gruber jest za ciężki. Zbyt głęboko wchodzi. Też to może właśnie na tym świadczyć. Te pole... To nieużytko jest zasieć. To jest bardzo fajny pomysł. A nie, pfu, co ja gadam? To nie jest typowa. Co ja mówię? No ale na typowej pewnie będziecie mogli się spodziewać podobnej akcji. Że siebie, nie? Ja się na kosy to... Za wcześnie na typowej moim zdaniem. No tutaj właśnie w następnym odcinku albo siano kosy, albo dalej siewy. Większość serii zaczynałem, nawet nie wiem czy nie wszystkie. A nie, nie wszystkie. Ale większość zaczynam siano kosami. I to jest takie trochę nudne już. Przynajmniej mi się tak wydaje. Też dawno siano kosów na kanale nie było, no dużo już czasem było, nie? Niech zrobię właśnie tak, a potem mogę zapomnieć ją. Widzę, czy jesteś nie zesiałem, widzę, czyli bardzo mocna górka. No, czyli widzę, czyli to koniec zesiałem.
nagrania teraz flagi. W niedługiej przyszłości możecie się na kanale spodziewać WOTA. Tak ostrzegam, tylko w razie co, jak no... Ostatnio często w niego ogrywam, więc możecie się spodziewać go właśnie na kanale. No nie, była już serio z OTA, nagrywałem coś tam. Ale bardzo mało nagrałem za 3 filmy. Potem po prostu przestałem nagrywać, ale to nie znaczy, że przestałem grać. Nie wyglądało to pewne, nie? Zaraz skończymy to pole. I co, pojedziemy, zobaczymy na jakie, myślę, że na to długie. Ty nie, ty mogę wyjechać z tym. Jezu, jaki lak, jaki spadek FPS-ów mam jakieś, jakie dziwne czasami tutaj. Dobra, to ja mnie jakieś poprawię. No to, że to nie jest oryginalna wersja, nie? To nie jest mapka wydawnictwa. Ja nie wiem, jak twórca konwertuje te mapy, czy one są dobre, czy one są złe. Na razie na Bolusiowi mi się gra dobrze. Nie widzę jakichś tam większych bugów. Są minimalne, bo czasem na pole widać, że rośnie trawa. O, jak tam widać. Przenika jakby trawa przez mapę. Więc to jest jeden glitch lub bug, jak ktoś tam woli to nazywać. Nazywać bugi. I tyle, nie? To no, może jakoś tam najlepiej nie jest dopracowana przez twórcę, ale ważne, że się postarał, że chciał to przerobić. Są ludzie, którzy to też poprzerabiali w wielu dla większej... W większości osób się chciało przerabiać. Czy że Bolek szybko wyda jakąś mapę do 17. No ale to się nie zdarzyło. Nie ma mapy. Na razie żadnej autorstwa Bolka. Jest tylko konwert od Arka. Muszę wejść do niego na kanał, zobaczyć, czy jest pełna wersja mapy. Znajdźcie mnie razem, jeszcze jest nieopłacalny. Taki mały, że tak powiem, przestrzeń, takie małe długości. Nie no, będzie spokojnie 11 minut, nawet nie wiem, czy opłaca się jeździć gdzieś siać. Na jaki porobić? Prawie sobie to poprawiam. Żebym zaczął od Cianokowski, no nie, to zawsze jest jego propozycja taka. Kuba, więc no, ja tym razem nie wiem, że ja nawet posłuchaj takiej propozycji. Już moim zdaniem to nie ma sensu robić Cianokowsów po raz enty. A widzi to jej. Teraz wam się kierownicy Sajtek. On chyba nie ma takiej opcji, żebym odkupił co najmniej spodry. Albo nie, ponieważ hajs mam, wszystko mam, ale raczej nie zgodzę się kupić.
moim zdaniem głupota i tyle. Została w siewniku. No gęsto tego się nie sieje. Na pole jak tej saje co łubiną będzie, to nic się nikomu nie stanie. No zobaczymy ile dam, które też ponieważ nie będzie zbiórka pieniędzy na dzieciaka, na dziecko. Nie ma sami pięć. Choroba. To nie jest operacja. Ja chcę siebie w szkole. Ale to ty. To wy pomagajcie ludziom. Ponieważ wyrzucić te 5 dych, a potem się okaże, że te 5 dych uratowało komuś nie wiem życie. Nie. Mogli po prostu prawo się nazywać sami siebie bohaterami. Ja wiem, że to jest taki trochę burdel jest na gospie. Dobra, to zobaczymy w następnym odcinku. Cześć.